Dzień dobry, Robert Binkiewicz, AgroSimex. Zapraszam na kolejny komunikat sadowniczy. Jesteśmy w sadzie jabłoniowym. Po tej stronie odmiana Ligol, obok Idaret. Zrobiło się bardzo ciepło w ciągu ostatnich kilku dni i na najbliższy tydzień również prognozy są bardzo obiecujące, ma być bardzo, bardzo ciepło. Także przyroda dynamicznie przyspiesza, wegetacja w naszych sadach, w jagodnikach również i pewnie w ciągu najbliższych dni będą nadrabiane zaległości, czyli to opóźnienie, które obserwowaliśmy do tej pory. Dostaję bardzo dużo telefonów w tej chwili dotyczących właśnie ochrony, jakie zabiegi, które zabiegi powinny być wykonywane i wygląda to w ten sposób, że sadownicy obserwując przebieg pogody i te fazy rozwojowe w sadach chcą bardzo dużo zabiegów wykonać już w tej chwili, na raz, niektóre troszeczkę za wcześnie z wyprzedzeniem, ale o tym za chwilę. Na pewno wkraczamy w tej chwili już w taką fazę ważnej, intensywnej ochrony i za kilka dni tych zabiegów będzie przybywało, bardzo ważnych zabiegów będzie nam przybywało, dlatego warto się skupić, przygotować się właśnie na te najbliższe dni do tej ważnej ochrony, do tych ważnych zabiegów, żeby optymalnie wykorzystać właśnie i produkty, ale i pogodę, która ma nam sprzyjać. Zacznę od parcha, ponieważ dzisiaj przeprowadziliśmy kolejne obserwacje parcha, otoczni i tego, jak się rozwijają zarodniki, więc mogę powiedzieć, że na tą chwilę, na obecną chwilę jeszcze nie ma dojrzałych zarodników workowych zdolnych do wysiewu, ale ta sytuacja dynamicznie się rozwija, przyspiesza i pod koniec tego tygodnia spodziewamy się już pierwszych zarodników, pierwszej puli zarodników workowych dojrzałych, zdolnych do wysiewów. Także jeśli pod koniec tygodnia wystąpią pierwsze opady deszczu, trzeba się liczyć z pierwszymi lekkimi wysiewami zarodników workowych, ale również i być może infekcjami. Stąd ochrona zapobiegawcza, niezbędna ochrona zapobiegawcza właśnie przed parchem. Wciąż są aktualne oczywiście preparaty miedziowe i powinniśmy wykorzystać właśnie w tej chwili, przy tej sytuacji preparaty miedziowe do tego, żeby wykonać tą ochronę zapobiegawczą. Przypomnę, te klasyczne produkty, które znacie Państwo, wykorzystujecie Państwo w tym okresie do ochrony, to jest Miedź Plus, Nordox, Funguran, miedziany, czyli i te formulacje granulowane, i pyliste, i płynne. Wszystkie te produkty są w tej chwili aktualne i proszę wykorzystać właśnie ten moment, tą sytuację, jeśli chodzi o zagrożenie parcha, ze strony parcha, ale również i fazy rozwojowe do tego, żeby wykorzystać właśnie preparaty miedziowe. Sporo pytań również o mączniaka, czy już rozpocząć ochronę przed mączniakiem i które preparaty powinniśmy już stosować i wykorzystać. I słyszę tutaj takie opinie, że już, żeby rozpocząć tą intensywną ochronę, niektórzy chcą już sięgać po mocne preparaty. Proszę Państwa, trzeba się jeszcze troszeczkę wstrzymać z tą mocną taką ochroną wyniszczającą, ponieważ dużo grzybni jeszcze jest w pąkach zamkniętych, które się nie otworzyły. Dlatego w tej chwili, w ciągu najbliższych kilku dni będziemy mogli włączyć do ochrony zapobiegawczej przeciwko mączniakowi preparaty siarkowe czy nawozy siarkowe, takie jak mikrotiol chociażby, i dodawać się do tych zabiegów przeciwko parchowi. Ale jeśli chodzi o te mocniejsze produkty, które będą nam służyły do wyniszczania mączniaka, takie chociażby jak Topaz, Kendo czy Nimrod, z tymi preparatami oczywiście czekamy bliżej kwitnienia, tam będziemy polecali wtedy wykorzystanie właśnie tych produktów. Natomiast w tej chwili opierajmy tą ochronę przed mączniakiem na preparatach siarkowych i będziemy mogli je już niebawem włączyć też do ochrony zapobiegawczej. Oczywiście to też różnie wygląda na poszczególnych odmianach. Ligol i Daret rozpoczynają wegetację najwcześniej i tam będzie można już wkrótce te preparaty siarkowe stosować do tego, żeby zabezpieczać te pierwsze liście przed porażeniem. W pozostałych odmianach, takich jak Gala czy Golden, które rozpoczynają wegetację nieco później, to jeszcze chwila. Szkodniki.
Bardzo dużo telefonów, bardzo dużo pytań, czy już stosować oleje do zwalczania przędziorków. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że te oleje działają mechanicznie, fizycznie na te szkodniki i najskuteczniej działają i zwalczają właśnie te szkodniki, które zimują w formie jaj. W tej fazie, na tym etapie, kiedy larwy rozpoczynają właśnie wyląg i zaczynają się wylęgać z jaj. Także jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. Wstrzymajmy się kilka dni. Ja wiem, że pogoda jest sprzyjająca do tych zabiegów i to też jakby wpływa na takie decyzje. Niektórzy chcą już stosować oleje, ale zaczekajmy jeszcze kilka dni. Myślę, że to będzie przyszły tydzień. Będziemy sygnalizować te zabiegi olejowe i wtedy wykorzystajmy najlepiej właśnie właściwości tych produktów olejowych do zwalczania chociażby właśnie jaj przędziorka owocowca czy jaj mszyc. Także Contigol, Katanol, można oczywiście się przygotować na te zabiegi i zaopatrzyć się w te produkty, ale wstrzymajmy się z zabiegami do przyszłego tygodnia. Wtedy będzie optymalny termin do tego, żeby właśnie wykonać te zabiegi i mieć najlepszy efekt, jeśli chodzi o zwalczanie tych szkodników. Zabieg olejowy w tej chwili, w tych dniach będzie skutkował, może skutkować niższą skutecznością po prostu tych preparatów, ponieważ będą one po prostu musiały zaczekać te kilka dni na tą optymalną fazę wylęgu tych larw. Także wstrzymajmy się jeszcze trochę i nie stosujmy w tych dniach preparatów olejowych w sadach jabłoniowych. Kolejna sprawa to są pierwsze mszyce, ale również i kwieciak. I tutaj oczywiście już należy rozpocząć ochronę. Tak jak widzimy tutaj na Ligolu, gdzie mamy już coraz więcej pąków popękanych i mamy, można powiedzieć, że nawet i w niektórych kwaterach fazę już się go uszka. Na pewno tutaj należy tą ochronę prowadzić przeciwko właśnie pierwszym mszycom, ale również i kwieciak, który w ostatnich latach coraz więcej szkód wyrządza w naszych sadach jabłoniowych. Dlatego sięgnijmy też w tej chwili po jeden z pyretroidów. Może to być Decis, Cyperfor, który również niebawem się pojawi w ofercie. I do tych pierwszych zabiegów, które wykonujemy w tej chwili przeciwko parchowi czy mączniakowi, oczywiście możemy mieszać te pyretroidy do zwalczania pierwszych mszyc i kwieciaka. Również, proszę Państwa, chcę parę słów powiedzieć na temat zwalczania chwastów, ponieważ widzę coraz większe zainteresowanie ze strony sadowników zwalczaniem chwastów w tej fazie bardzo wczesnej, czyli wykorzystanie herbicydów doglebowych. Jak najbardziej uważam, że jest to słuszny kierunek. Jeśli mamy taką sytuację jak tutaj w tym sadzie, że gleba, te pasy herbicydowe są czyste, wolne od chwastów, możemy w tej chwili wykonać bardzo dobry, skuteczny zabieg jednym z preparatów z herbicydów doglebowych, czy to Stomp, czy Shikara. I w tej sytuacji, kiedy jeszcze mamy wilgotną glebę, czystą, wolną od chwastów, będziemy mieli na pewno bardzo dobrą skuteczność tego zabiegu i przez dłuższy czas będziemy mieli właśnie te pasy herbicydowe czyste, wolne od chwastów. Oczywiście powinniśmy się też spieszyć z tym zabiegiem. Jeśli ktoś planuje, to skuteczność tych zabiegów jest najwyższa, kiedy gleba jest wilgotna. Także przy takiej pogodzie bardzo ciepłej, słonecznej, to błyskawicznie ta sytuacja będzie się zmieniała. Więc proszę, jeśli ktoś planuje taki zabieg, to wykonać go jak najszybciej, jak najwcześniej. Dwa zdania na temat gatunków pestkowych. Śliwy, czereśnie i wiśnie. Oczywiście prowadzimy w tej chwili również ochronę już w tych gatunkach. Na te pierwsze zabiegi polecamy preparaty miedziowe, szczególnie jeśli chodzi o ochronę przed rakiem bakteryjnym, ale również możemy dodać do tych fungicydów miedziowych jeden z pyretroidów do tego, żeby też zwalczyć pierwsze mszyce w tych gatunkach pestkowych. Znajdujemy się w sadzie gruszowym, odmiana konferencja. Zabiegi, na których powinniśmy się skupić w ciągu najbliższych dni w sadach gruszowych, to oczywiście zabiegi miedziowe, analogicznie jak w jabłoniach,
te zabiegi wciąż powinny być jeszcze kontynuowane. Jeśli był już pierwszy zabieg wykonany, to drugi jest polecany. Jeśli jeszcze nie wykonany został zabieg miedziowy, to jak najbardziej w sadach gruszowych ten zabieg jest niezbędny. Akurat w gruszach bardziej pod kątem chorób bakteryjnych. Także te zabiegi miedziowe w tej chwili kontynuujmy. Natomiast druga sprawa to oczywiście miodówka gruszowa, czyli ten szkodnik, który jest najgroźniejszy akurat w sadach gruszowych i na którym należy się bardzo skupić w tej chwili, w tym okresie dokwitnienia, na ochronie przed miodówką gruszową. W tej chwili, jeśli chodzi o zalecenia pod kątem tych zabiegów, jaki wybrać produkt, jaki zabieg zastosować, niezbędna jest szczegółowa lustracja w sadzie gruszowym pod kątem występowania form tego szkodnika właśnie miodówki gruszowej. Akurat w tym sadzie jest bardzo dobra sytuacja, komfortowa, ponieważ ta populacja miodówki gruszowej była bardzo niska pod koniec ubiegłego sezonu. Nie było tutaj porażenia i w tej chwili naprawdę bardzo trudno jest znaleźć dorosłe miodówki, ale również i jeśli chodzi o jaja, to też jest bardzo dobra sytuacja, bo tych jaj nie ma. Nawet jeśli jakieś pojedyncze osobniki fruwały, to tych jaj nie złożyły. Był wykonany zabieg w ubiegłym tygodniu. Także generalnie jest tutaj bardzo dobra sytuacja, jest czysto, więc kontynuujemy ochronę zapobiegawczą. W takich sadach jak ten, gdzie ta presja miodówki jest bardzo niska, nie ma tych dorosłych miodówek, nie latają, bądź i bardzo mało ich lata, powinniśmy kontynuować ochronę zapobiegawczą przed tym właśnie, aby te miodówki ewentualnie nie składały jaj na pędy, na pąki kwiatowe bądź liściowe. I do tego służą nam takie produkty jak produkty siarkowe oparte na siarce. Na przykład mikrotiol można wykorzystać szczególnie do tego zabiegu, ale również glinka kaolinowa, która dobrze jest znana sadownikom uprawiającym grusze, i ta glinka kaolinowa również zapobiegawczo bardzo dobrze spełnia swoją rolę i miodówki nie składają jaj na pędy i na pąki. Więc w takich sadach, gdzie faktycznie obserwujemy bardzo, bardzo niską populację i tych dorosłych miodówek jest bardzo mało albo ich w ogóle nie ma, to spokojnie możemy kontynuować co kilka dni te zabiegi zapobiegawcze na przemian, raz glinką kaolinową, raz siarką. Inaczej sytuacja wygląda w sadach, gdzie populacja miodówki w ubiegłym sezonie była duża, szczególnie jesienią. Po zbiorach też w wielu sadach ta miodówka się pojawiła, co zresztą widać na pędach i łatwo można to zaobserwować. I naprawdę w takich sadach ta aktywność miodówki gruszowej jest na bardzo wysokim poziomie. Dorosłe osobniki latają, składają masowo jaja i tam trzeba podejść do tej ochrony troszeczkę inny sposób, jakby dwutorowo. Ochrona zapobiegawcza to jedno, ale tam, gdzie już są złożone jaja, trzeba przeprowadzić dokładną lustrację właśnie na tych częściach tutaj pąków kwiatowych, ale również i liściowych, na krótkopędach są już złożone jaja miodówki gruszowej i tam trzeba zabezpieczyć po prostu przed wylęganiem się larw miodówki. Jest to bardzo ważne i w takiej sytuacji wykonujemy zabieg olejem. Czy to będzie Contigol, czy Katanol, ważne jest, żeby dobrze pokryć właśnie tym olejem jaja, które są już złożone i uniemożliwić wyląg larw miodówki gruszowej. Pamiętajmy o tym, to jest niezmiernie ważne w tej chwili, w tej pierwszej fazie, w pierwszej części sezonu, żeby nie dopuścić do masowego rozwoju pierwszego pokolenia miodówki, bo później latem będzie nam bardzo trudno zapanować nad tym szkodnikiem. Także generalnie trzy grupy produktów, jeśli chodzi o ochronę przed miodówką. W tej chwili, w tej fazie to jest glinka kaolinowa, preparaty bądź nawozy siarkowe, a tam, gdzie jest to już konieczne, gdzie są jaja złożone, to wtedy preparaty olejowe, Contigol, Katanol, do tego, żeby uniemożliwić wyląg larw właśnie z tych jaj, które są już w tej chwili złożone na krótkopędach, na pąkach.